Dzień dobry, piękny kapelusik. Mogę na chwilę przymierzyć? Boże, ale jaki cudny, naprawdę zielony. Koronawirusa, przepraszam, mają najmocniej. Kapelusik jest z głębokiego PRL-u. Kocham panią. Kocham panią. Wzajemnie. Boże, jaka cudna. Mordo, chodź, bo jamiora widziałem. Muszę wymidziać pieseczka. Kapelusik z głębokiego PRL-u. Dzień dobry. Jezu, jaki piękny siwalko, Azja, Boże, cześć kochana. To dziewczynka czy chłopczyk? Dziewczynka. Boże, cześć, ojejku. Ojejku. Nosek mu krótki. Jaka piękniutka. Boże, jak ja cię kocham, jaka cudna cieniła. Jak się cieszy, kochana, moja dupeczku. O Boże, jaka radosna. Jak ci... Coś się zdenerwowało, tak? Miżaj, no. miżaj. Ojejku. A na pierwszej randce tak od razu głęboko. Ona ten, tańczy nie ten. Mój tak kochany, tak niegrzeczny nosek wyczyść. O Jezu, jaka piękniutka. A wypatrzyłem cię, jak wchodziłaś do sklepu. Wiedziałem, że będziesz moja. Mój kochany piesoczek. Jak ma na imię? Loka. Loka. La vida loca. Szalona. Azja. Szalona. W przykładzie, nie? Kiedyś miałem takiego pieska, jak byłem z kimś w parze. Cudne psy. Im ciaśniej, tym lepiej. Ja jestem jak jamnik właśnie. Im ciaśniej, tym lepiej. No. Cześć, perełku, cześć, kochana. Daj buziaczkę jeszcze ostatniego. No, siemano, trzymaj się, brat. Miło było. No i już mamy pamiątkę kolejną z Sopotu, z pieseczkiem i z panią w kapelusiku. Wiesz, jak to pięknie, już słoneczko wychodzi, sezon się zaczął, tak. La vida loca, a teraz idziemy spalić koka. Jak ona powiedziała, głęboki PRL. Tak, głęboki PRL, no. Proszę bardzo, skrót z Sopotu. No. Junkie team. Junkie team i junkie set. A junkie set już jest skończony. Widzę, że już kończysz chrupki. Co tam masz jeszcze ciekawego? Mam chikera, ziomek, chika. Same zdrowe rzeczy. Chiker, czyli moja kanapka. O, jest pani stomatolog. Poprawiam grzywkę, żeby... Poprawiam grzywkę, żeby wypaść jakoś komfortowo w miarę. Dzień dobry. Markowo ubranie tylko tutaj u pani. Pani stomatolog, piękna pani. Buziaczka w maskę dałem, a? Można, to nie jest niebezpieczne. Miłego dnia. Cudny jest ten Sopot. Same piękne... O Jezu Boże, ale majansy. Wie pani, co ja tu się przeprowadzam. I teraz patrzymy, czy są nasi koledzy, których serdecznie pozdrawiamy. Jest w Ferberze ten Lechu i Przemuś. Tak. Przema i Lecha pozdrawiam serdecznie. Dużo miłych osób tu spotkałem. Spotkało mnie dużo miłych, przyjemnych sytuacji. Tyle razy tędy przychodziłem, nie widziałem tego pana z rybą na linie. A jest tam. O tu. Jest. Nie ma Lecha? Nie ma Lecha, nie. Tak, nie ma Lecha. Możemy przemykać bezpiecznie. Ja się boję tędy przechodzić, bo co gdzieś przechodzi, gdzieś się przechodzi, to zawsze ktoś się trafi, znajomy, nie? No. Dlatego tak długo byłem nietrzeźwy. Gofra bym chapnął w sumie. O Jezu, jak nakrzyczał na tego maluszka. Jaki fajny! Wybaczą mi państwo, ale muszę przejść, perełeczku. Jaki cudny się masz, mordulku! Jaka Jaki liliputek!
Siemasz, mordo, no. No, mordeczko, kupiłem małą flaszkę i mi się skończyła. I zbieram po prostu na tą flaszkę jakoś. Mordo, poczekaj, kurwa, was tu jest tylu zbieraczy. Co tak ty, jak się pochlastał, wariacie, no wstawisz się na sprężynie. Czekaj, już ci daję. Dziękuję. A to jest, no. To gdzie grzałeś? Gdzie grzałeś? Kurwa, Barczewo, Węgorowo, Gdańsk, Kurkowa, Kurwa, ci wszędzie. No ja wiem, o co chodzi. Czekaj, kurwa, mordo, musimy się dogrzebać. A ja zbieram na tamtą moją... No mała, za mała była na dzisiaj. Maria, się nie przejmuj się, kurwa. Ja też tak zbieram jak ty, nie tylko że trochę inaczej masz wszystko, co mam, mordo. Zajebić. A skąd w ogóle jesteś? A kurwa, tam gdzie mieszkam, tam jestem, wiesz. Takie cygańskie życie. Jestem cygan z uprowadzenia Agaty, tylko jeszcze nie spotkałem się na tej Agaty. Żeby ją uprowadzić. Jest następny pieseczek. Kurwa, ja mam zjebany łeb na punkcie zwierząt, bez kitu. No. Zobaczę pieseczka i muszę go wymiziać od razu. Już widzę kundlicę. Kundlicę. Ciek. Nie, to York jest. Ciekiesku. Przywita się ze mną, czy nie? Cześć, kochany. Tak, no właśnie boję się, że może mnie chapnąć. Widzę, że wygląda na takiego niepoczytalnego. Jak ten, Piszczałka Latałka, pamięta pan? Tego diabła Rokite? I był taki film kiedyś, Jakub Łaty Durnowaty, taki z zakrzywionym rogiem. To moje roczniki pamiętają. O, piękne, piękne. Wszystkie piękne. Kurwa, jest tutaj cudownie. Zasydziła mnie ta pani. Zasydziła mnie ta pani, wiesz, spojrzała się i zasydziła mnie. Odjęło mi mowę. Nie, ta w czapeczce. Za mną. Odjęło mi mowę, autentycznie. Piękna jak Megan Fox. Naprawdę. Chcę, żebyś wiedziała, że jesteś przepiękna. Nawet się wstydziłem spojrzeć w swoją stronę. Tak, jesteś piękna. O, to było głębokie. Pierwszy dzień odpoczynku. Naprawdę, pierwszy dzień, nie? Pierwszy dzień tak naprawdę. No. Jeszcze wtedy ten dzień treningowy był taki mocno oszukany, nie? Tak, mocno oszukany. 4 serie podtargów, 4 serie gibów, wdech i wydech od razu po treningu. Przed treningiem też. Wdech i wydech. Tak. Taka mała na jedną nóżkę. Kreatynka. Jabłczan dokładnie. No. Ja pierdollo, widzę mollo. O. Ty, gdzie jest ten koleżka z gitarą? No nie wiem, gdzie idziemy? No, na zatokę? Ty nie, dawaj może tam na konsorki. Na skarpę, tam idziemy przed ten. Tak, tu przysmolimy normalnie na tym. Dawaj, możesz go odpalać, wariacie. No a jak? No nie, no bracie, patrz, jest kurwa pięknie. O. Pięknie, romantycznie. Jak miło się zrobiło. A mogę jedno zdjęcie z pana dziewczyną? Ale naprawdę? Ale zajebiście! Patrzcie, jakie szczęście. Naprawdę, poważnie? Chociaż nie, dobra, tak na chwileczkę mogę? Ale piękna, masz piękną dziewczynę. Nie, nie podchodzę za blisko, bo może to się skończyć boksem, wiesz, a chcę wrócić cały do domu. Miłego. Fajna dziewczyneczka. Bardzo mi się źle skończyła, bo jeszcze został 2 dni. Więc ja jeden... tak zostaniesz, kurwa. Boże jedyny, Małgosiu, zawierzysz mnie do domu, proszę, bo to się źle skończy. Moja mała Małgorzatko, czy ty o tym wiesz? Spaceruję tu pod molo, szukając cię. Cialalalalalala. Gdzie jesteś, kochana? Chciałbym się z tobą przytulać do białego rana. Na. No, już nie dokończę. Obiecałem, że nie będzie wulgaryzmów już więcej w żadnym moim filmie. I zaczynam na sportowo życie.
zakochałem się. I dziewczyna nawet nie wie o tym, że się w niej zakochałem, ale ja wiem, że się zakochałem i to jest najważniejsze. Ostatnie ujęcie, spojrzenie na molo. I zaraz odpalam Maciugę Lolo. O, jak tu pięknie. Prawda? Dzień dobry. Jak romantycznie. Siwa małolatka za mną. Tutaj, pod palmy normalnie, pewnie. Pozdrawiam wszystkich bliskich, wszystkich możliwie wszystkich. Co ja pierdolę, kurwa, jego w mordę sztangą. Ja to się wbijam tutaj, mordko. Helikopter w ogniu. No i хорошо. Prawda, że pięknie? Ty co, gdzie ten? Kurwa, wiesz co, mordo, ja ci powiem tak. Szczerze? Pandeka. Dawaj tam siądziemy na tych normalnie. Zaraz idę odwiedzić panią menadżer z Zatoki Sztuki. Jakoś nie mogę się stąd wyrwać. Ale naprawdę zakochałem się w Małgosi. Małgosia, to jest najpiękniejsze imię. Moja mama miała na imię Małgosia. Tak? No, Gosiunia, Gosiaczek. Małgońka. Gonia! Ja ciebie gonia. Ta. Gonia, gonię, ja ciebie dogonia. Nas nie dogoniać. Tak, nas nie dogoniać. Mordo, ty moja, nas nie dogonia. Oj. Tak mi przykro, że muszę popuszczać. Słucham. Jeszcze raz. Pani Kosmoska. O, pani Kosmoska, dzień dobry. Mam taką samą kurtkę. Zajebista. Kupiłem taką kurtkę Kenzo kiedyś, kurwa, już mówię, ani razu nie założyłem. Tak chujowa jest, że historia. Podobała mi się w sklepie, jak ją przywieźłem. Później nie zdążyłem jej oddać. No, tak jak z butami też jak zrobiłem. Dwie pary mam takie. Kupiłem i nigdy nie założyłem. Grandzik. Dawaj na grandzie zajaramy, mordo. W ogrodzie. Pewka, że jawka, no jak? Mordziaty. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, dawaj, chodź. No co ty, wariacie? Już jestem w swoim ogrodzie. Boże, jak tu pięknie. Dawaj, Batman. Chodź, weź się świruj, mordo. O. Powiedzcie, co ty robisz? Kurwa, kocie, weź z nim iść na robotę. O. Zmieniam całe swoje życie, naprawdę. Nie, już mam dosyć, kurwa, gdzie nie pojadę, tam jest ostry przeciąg. Widzę, że Marusi to też przeszkadza. Marusi to dokucza najbardziej. To jest jednomiejscowe, mordo. Tam masz. Zawijamy się stąd? No co ty, zobacz, patrz, tu jest stoliczek do walenia, zobacz, patrz co się dzieje. No mordo, dziś ja tu już waliłem. No. Ale już coś jest koniec. Już tak nie będę prowadził swojego żywota, bo już za długo to trwa. Za długo to trwa. To co, masz zapalniczkę, czy ja mam? No pewnie, wariacie, to jest najbezpieczniej. Sami twoi. No. Poprawiam dźwiękami. Pani ostrzygła zajebiście za jedyne 50 zł PLN. I czy zjebała mi boki? Serdecznie panią pozdrawiam. W
Więc tak jak mówię, wszystkich pozdrawiam, których spotkałem na swojej drodze przez te 2 tygodnie wojaży. Bardzo miło było. Najmocniej przepraszam niektórych z Olsztyna, których nie miałem okazji odwiedzić, a chciałem bardzo. Nie byłem w stanie niestety. No, to był taki przełomowy moment i postanowiłem, że wyjeżdżam nad morze nawdychać się jodu. No i tak się nawdychałem, że mam nos zatkany. Już mam dosyć tego jodu. Ale jest zdrowo, tak, fajnie. Jest pierwszy dzień, jest naprawdę wyjątkowo. Dzisiaj wynagradza mi ten dzień wszystkie poprzednie. Nie do końca wykorzystane przeze mnie. No co? Dawaj go. Tu jest bardzo dobrze. Tu tam na ławeczkę. Nie, tam na ławeczkę, wariacie. Mówię ci poważnie, bo to... Tam jest gorszy przypał niż tutaj, wiesz o tym? No mówię ci bez kitu. Najpiękniejszy ogród. Chciałbym mieć taki ogród. Kiedyś tam konie, kozy, krowy, owce, barany. Nie, jestem. Barany mi są niepotrzebne. Wystarczy, że ja jestem baranem. Jak można tak spierdolić 2 tygodnie? Kurwa. No i dobra. To byłoby na tyle, buziaczki. Odpalam maczugę. Nie, mordo, tu. Ja nie idę na plażę, nie ma takiej opcji, wariacie. Nie, nie ma takiej opcji. Tu jest zajebisie. Tam jest przypa, mordo. Ale kurwa, stos.